Siemanko blachoświry, witam was na kanale Metal Maniak w niecodziennej scenerii, bo z podłogi szkoły rzemiosła w Bolszewie. Za mną przepiękna zaginarka Mazanek, ale nie o tym. Spotkaliśmy się tutaj a propos tego oto rozwijaka do blachy DIY. Jest to hit internetów ostatnich czasów. Z tego odcinka dowiesz się, ile kosztowały mnie wszystkie elementy tego rozwijaka, jak to wszystko razem poskładać do kupy, no i najważniejsze, czy ten rozwijak w ogóle funkcjonuje. No, to lecimy. To, co będziemy potrzebować do wykonania takiego rozwijaka, to paleta. Ja tu mam akurat taką, byle jaką paletę, na tym chyba blaszka przyjechała z tego, co pamiętam, ale ma 1,20 m długości i to dla mnie jest najważniejsze. Można zrobić opcję na wąską rolkę. Ja robię na rolkę 125 i 130 cm, więc robię taką szeroką. I paleta jako baza. Do tego dwie dechy 120 na długość tej palety. Tutaj mam 8 deseczek, bo 8 kółeczek będzie montowanych, więc mamy 8 deseczek na 30 cm długich. Jakiekolwiek tam, no, 2-2,5 cm wystarczą. I jakieś klocki na podkładki, żeby zrobić dystans. Koszt całkowity takiego rozwijaka, no to myślę, no nie wiem ile, jak to wycenić, no paleta z 10-15 zł. Może nawet taniej. Najczęściej gdzieś jakaś paleta jest za darmo, więc ja tego w ogóle nie liczę. No jakieś 2-3 deski wszędzie każdy znajdzie. Podkładki można zrobić z odpadków, jakiś ład czy czegokolwiek. No i tu najdroższe to będą kółeczko. Chociaż no, to i tak było dosyć tanio, bo ja te kółka kupiłem za 6,90 za sztukę u Chińczyka w Ludzinie. 6,90 sztuka, więc no jakieś tam 50 kilka złotych. 8 kółek. Bez hamulca. Zobaczę, jak to będzie się rozwijało. Tam jest roleczka, więc stestujemy po zamontowaniu. Jeżeli ona będzie mało stabilna, będzie się cofała albo rozwijała dalej, no to jedno kółko wymienimy na kółko z hamulcem. Więc 50 kilka złotych na jakieś te deski, to myślę, że łącznie koszty. A, no jeszcze jakieś wkręciki. Jakieś krótsze i jakieś dłuższe wkrętara. To jest wszystko, co potrzeba. Ja jeszcze takie podkładki przygotowałem, bo otwory są wielkie, a mam małe łebki w wkrętach, więc takie blaszki będę dawał i przez nie przykręcę wkręty. Nawet jeżeli by policzyć koszt palety 20 parę złotych, sprostujcie, jeżeli mówię nie tak, nie wiem ile paleta euro, nawet jeżeli miałaby to być super paleta euro, plus jakieś tam dwie deseczki i te kółka, no to na pewno mniej niż stówkę już razem z wkrętami. Plan działania będzie taki. Przykręcamy po obu stronach, po tej i po przeciwległej, taką deseczkę bazę, na niej przykręcimy takie klocuszki, tutaj przykręcimy deseczki i na tych deseczkach będą przykręcone kółka, tu będzie taki kształt litery V i ustawimy sobie pod wymiar już kółka, przykręcimy i na tym będzie się rozwijała blaszka. Słuchajcie, niecała stówka za taki rozwijak, ja się biorę do roboty. No i na bieżąco wygląda to w ten sposób. Deska przykręcona, klocek i na to decha. Dwie, znaczy pierwszą i ostatnią, dwie skrajne. Teraz te postaram się poprzykręcam, sprawdzę, czy są w jednej linii. Wygląda to dosyć spoko, ale sobie sprawdzę jeszcze, jak to będzie wyglądało. No i druga tak samo. No i deseczki mamy przykręcone. Teraz wjeżdżają kółeczka.
ciach po drugiej stronie i tada! Za momento rozwijak zaopiekuje się pierwszą roleczką. W międzyczasie jeszcze podkładki wybijam pod te duże otwory, bo kółka mają tak wielkie otwory, że każdy mój wkręt tu wypada. Kółeczka już przykręcone. Tak to wygląda, moi drodzy. Ciach. I za chwilkę robimy testa, czy wszystko ładnie się kręci i jak to będzie z blaszeczką. Także idziemy po blaszkę. Prrr. No i wielki test, jest to już druga próba. Wcześniej rolki miałem po 6 cm wyżej przykręcone i niestety ślady to zostawiało, więc zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało, kiedy mamy rolki nieco niżej. To na to musicie mocno zwrócić uwagę, jak będziecie konstruować ten sprzęt, żeby one były bliżej siebie, nie za daleko. Na początku były w rozstawie 40 cm i to była katastrofa. Teraz jest niecałe 30. Słuchajcie, funkcjonuje, rozwija blaszkę elegancko. W ogóle nie zostawia śladów. Najważniejsze, żeby rolka była mocno zwinięta, żeby nie było takiego luzu jakiegoś, bo wtedy takie kółeczka mogą zostawić ślady. Zaczęliśmy na podłodze, więc skończmy też na podłodze. Podsumowując, no taki rozwijak za mniej niż stówkę, to chyba nie ma się nad czym zastanawiać, a tym bardziej, że to działa. Sam jestem w szoku, bo obawiałem się, że ślady będzie to zostawiało, zwłaszcza na takich materiałach miękkich do rąbka, a tym bardziej ten tutaj wymłotkowany, gdzie ta przestrzeń powietrzna jakaś tam jest między blaszkami. Potrafi się gdzieś odcisnąć, zostawić ślady, a tutaj nic, ani śladu. Jedyne co musiałem poprawić, to tak jak mówiłem wcześniej, rozstaw rolek. Był za szeroki, był 40 cm rozstaw, blacha lekko wpadała do środka, co skutkowało tym, że no, zostawały potężne ślady na blaszce. Byłem lekko zdruzgotany, ale przyjechał Łukasz na szkolenie, podpowiedział mi, że powinienem te roleczki nieco bliżej dać, powinno pomóc i zadziałało, także dziękuję Łukaszku, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Słuchajcie, nadszedł ten czas, więc ja się powoli będę z wami żegnał. Dziękuję wszystkim za wytrwanie do końca tego odcinka. Serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, jakiegoś komentarza dla zasięgów choćby. No i co? Widzimy się niebawem. Pozdro! No nie mów, że trafiłem na gwoździe. Ja pierdolę. Jedną rąsią. Ciach i rozwijamy. No jakby nie patrzeć, rozwija. Jedno zajebiste ślady zostawia na blaszce. No to kibel.